Błoto, kurz, dużo przeszkód, dachowanie i podtopienia, czyli offroad w Skarbimierzu. Mnóstwo emocji i adrenaliny towarzyszyło uczestnikom rajdu. To nam pomaga też w jakiś sposób też się dużo uczyć i mieć dużo pokory też. Ta nasza nauka też w życiu codziennym nam dużo, dużo pomaga, nie? Bo są różne sytuacje na drogach. W rajdzie brały udział osoby z doświadczeniem, ale znalazły się też i takie, dla których była to nowość. Kolega już jeździ 10 lat, ja pierwszy raz w terenie, no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Podobno jest bardzo trudna trasa. Obawy jednak są nawet u profesjonalistów. Rolki, dachu i tego, że nie wrócę o własnych siłach do domu. No, jednym słowem, no jest dzisiaj hardcore. Wysokie podjazdy, strome zjazdy, błoto, w którym można było się zatopić. Trasa była dla uczestników nie lada wyzwaniem, dlatego niezbędna w takiej sytuacji jest pomoc pilota. Pilot patrzy, czy można jechać tym torem, co można. My wychodzimy wszyscy i patrzymy na drogę, tak? Mamy tutaj kamizelki odblaskowe, żeby było widać dzieci, a ja po prostu idę przed autem i patrzę, czy można, czy nie można jechać. Swoją przygodę z rajdami uczestnicy zaczynali różnie, ale gdy już zaczęli, nie potrafili skończyć. To po prostu była czysta zabawa. Samochód terenowy, ogień w las i działo się. Mamy kręćka takiego konkretnego, bo to już jest poważne uzależnienie. Auta są naprawdę, bardzo mi się podobają i lubię tego typu wyścigi. Rodzice zarażają swoją pasją dzieci, a te już od najmłodszych lat mają poważne cele w życiu. Mamy cel, żeby sobie kupić takie auto na pilot, takie duże, no, żeby jeździło. Takie, o. No. Uczestnicy na swojej trasie mogli otrzymać 13 pieczątek. Wygrał ten, któremu udało się zdobyć największą ilość. Pomimo rywalizacji, impreza przebiegała w piknikowej atmosferze.